Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim Dzień. słuchaczom. Na początku tego odcinka zachęcam standardowo, żeby zasubskrybować ten kanał dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Zachęcam też do obserwowania profilów na social media. Za mną jest dzisiaj dr Marek Kozubel, czyli podsumowanie tego, co się dzieje na froncie. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam też naszych słuchaczy. Może na początek takie pytanie. Jakie plany ukraińskie co do dalszej tej ofensywy, na jakie tereny i jakie doniesienia się pojawiają w kontekście tego apetytu ukraińskiego na te sukcesy? No tutaj najbardziej prawdopodobnym kierunkiem, przynajmniej według największej liczby komentatorów, jest oczywiście kierunek zaporoski. Chodzi o to, że Ukraińcy będą chcieli uderzyć z rejonu Zaporoża, a konkretnie takich miejscowości jak... Jak Orichów, jak Hulajpole, na południe, najpierw przez Tokmak, Wasyliwkę, następnie dalej na południe do Melitopola, no i w końcu będą chcieli dojść do wybrzeży Morza Azowskiego. Być może potem pewna ich część się skieruje w kierunku Krymu i tym samym zmusi ostatecznie Rosjan do opuszczenia ostatnich fragmentów obwodu herceńskiego. Jest też oczywiście ewentualny drugi kierunek, który byłby takim rozwinięciem ukraińskiego uderzenia w obwodzie zaporowskim, a konkretnie jego południowej części, czyli wtedy kierunek na wschód do Berdiańska i następnie do Mariupola. I w ten sposób Ukraińcy mogliby nie tylko odzyskać to miasto, które naprawdę bardzo wiele wycierpiało i stało się jednym z takich czołowych symboli wojny rosyjsko-ukraińskiej, jeszcze chodzi o to, żeby w ten sposób wesprzeć te ukraińskie oddziały, te zgrupowanie, które właśnie walczy w Donbasie. Chodziłoby o to, żeby w ten sposób wesprzeć prawe skrzydło tego donbaskiego zgrupowania. Sił Zbrojnych Ukrainy oraz pozostałych formacji. W każdym razie też jeżeli chodzi o jakieś ukraińskie działania, to tutaj warto odnotować, że wczoraj doszło do lądowania oddziałów ukraińskiej lekkiej piechoty. Głównie to były oczywiście oddziały z Sił Operacji Specjalnych. One wylądowały na Mierzei Kinburnskiej. To był taki ostatni fragment obwodu mikołajowskiego, który jeszcze pozostawał w rękach Rosjan. Ta Mierzeja jest dość specyficznie usytuowana, bo w każdym razie się wydawało, że to jest bardziej część obwodu Herseńskiego, nietypowe też miejsca ataku. Niektórzy twierdzili, że Ukraińcy lądując na, tym, na tej równinnej, piaszczystej Mierzei, Powtarzają błąd, jaki swego czasu popełnili alianci podczas I wojny światowej. Chodziło konkretnie o lądowanie w Gallipoli, Ale no, tutaj Ukraińcy będą mogli dosyć ciekawie wykorzystać tą mierzeję, chociażby do tego, żeby dokonywać rajdów na tyły oddziałów rosyjskich. Będą mogli też wykorzystać tą mierzeję jako punkt do nacisku na Rosjan i zarazem y, no, wywoływanie u nich takiego wrażenia że są zagrożeni, że coś im grozi właśnie z tamtego kierunku i zarazem Rosjanie będą wtedy zostawiać część sił właśnie w tamtym rejonie, również nad Dnieprem, a mniej wyślą na odcinek zaporoski, gdzie jest spodziewane kolejne ukraińskie uderzenie oraz mniej wyślą do Donbasu, a szczególnie jego południowej części. Jak dzisiaj klaruje się sytuacja w ustabilizowanym Chersoniu, tak to moglibyśmy powiedzieć oraz właściwie w Donbasie. Jeżeli chodzi o Cherson, no to tam jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, zanim życie wróci do normalności. Wczoraj władze ukraińskie prosiły o to, aby mieszkańcy, którzy swego czasu wyjechali z niedawno wyzwolonych miejscowości, żeby jeszcze do nich nie wracali. I te prośby są zasadne, ponieważ no w mieście sytuacja jest dosyć taka nielekka. Rosjanie, zanim się wycofali, no to wykorzystali część ładunków wybuchowych do tego, żeby. Uszkodzić tyle, ile się da obiektów infrastruktury krytycznej. Także w mieście, no, oczywiście, mogą występować braki prądu, mogą występować problemy z bieżącą wodą, no ale na szczęście Rosjanie jednak nie przeprowadzili takiego minowania, jakie chociażby miało miejsce w Kijowie w 1941 roku we wrześniu. Być może albo nie mieli ku temu środków, albo nie było też czasu. No tutaj powodów tak naprawdę było wiele. Być może też Rosjanie rozczarowali się tym, że Ukraińcy celowo wprowadzili do Hersonia głównie oddziały lekkie. Także można powiedzieć, że no tutaj, w wyniku splotu bardzo wielu czynników, no nawet jeżeli miasto faktycznie było bardziej zaminowane niż wiemy o tym na chwilę obecną, to być może właśnie z powodu splotu tych różnych czynników Rosjanie nie wykorzystali jakichś tam swoich szans, żeby doprowadzić do jakiejś większej katastrofy. Ale jeżeli chodzi o Donbas, to tutaj faktycznie sytuacja jest bardzo dynamiczna, choć linia frontu aż tak mocno się nie zmienia, jest kilka takich punktów, gdzie toczą się najbardziej intensywne walki. To oczywiście Bachmut, gdzie Rosjanie, a szczególnie oddziały złożone z rosyjskich najemników, czyli Wagnerowców, nie zmniejszają nacisku na to miasto. Ponadto atakują oni jeszcze kilka innych miejscowości na tym odcinku, czyli takim siwersko-bachmuckim, ja go tak określam w swoich codziennych podsumowaniach, czyli atakują między innymi też miasteczko Biłochori w nad Dońcem, mocno też naciskają na miejscowości na południu od Bachmutu. Dodać jeszcze należy, że takim kolejnym punktem zapalnym jest rejon Avdiivki, to jest miasto, które właściwie znajduje się bardzo blisko linii frontu od 2014 roku. Jest oczywiście pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, ale w ciągu ostatnich dób Rosjanom udało się zdobyć jeden z takich no, w miarę istotnych, dość istotnych punktów oporu ukraińskiego pod Avdiivką. Otóż zdobyli oni ostatecznie wieś opytne, czy w zasadzie ruiny tej wsi, Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że Awdiwka musi paść, nic z tych rzeczy, ale jednak po, po ponad 8 latach można powiedzieć, że Rosjanie w końcu odnotowali sukces, e, jeżeli chodzi o, o walki. No, sukces oczywiście osiągnęli ogromnym kosztem, szczególnie w ciągu ostatnich niemal dziewięciu miesięcy walk. No ale jednak, także Ukraińcy będą musieli pomyśleć nad tym, żeby. Chociaż trochę rezerw tam wysłać, chociaż na wszelki wypadek. No i oczywiście jest jeszcze rejon Wuhledaru na południowy Zachód od Doniecka. Rosjanie tam ponieśli niedawno takie dość solidne straty, szczególnie pod wsią Pawliwka, można nawet powiedzieć, że ta wieś stała się takim symbolicznym grobem dla Jednej z rosyjskich brygad piechoty morskiej. I, I w każdym razie możemy podejrzewać, że Rosjanie postawili sobie już tutaj nie tylko cele takie praktyczne, militarne, jeżeli chodzi o zdobycie tego rejonu i Pawliwki i w ale też być może teraz rośnie znaczenie polityczne tego rejonu. No właśnie z uwagi na to, że Rosjanie niedawno ponieśli tam bardzo dotkliwe jeżeli chodzi o straty osobowe klęski no i też Rosjanie będą musieli w jakiś sposób uspokoić swoją opinię publiczną oraz sympatyków poza granicami Rosji będą musieli gdzieś osiągnąć jakiś sukces i powiedzmy tak o ile z Bachmutem Rosjanom w najbliższym czasie na pewno nie wyjdzie nie uda się no tam po prostu sytuacja jest dla nich zbyt niekorzystna, poniesie tam już zbyt duże straty. Z Avdiivką sytuacja też wbrew pozorom może być ciężka. To z kolei rejon Wuhuedaru to jest miejsce, gdzie Rosjanie jeszcze będą mogli się pokusić o jakiś sukces, zwłaszcza, że Wuhuedar to nie jest y, tak duża miejscowość, to nie jest tak spory teren zabudowany, jak y, mamy y, z Avdiivką czy Bachmutem. Także tam Rosjanie jeszcze będą mogli się pokusić o jakiś sukces, zwłaszcza jeżeli skierują tam sporą część tych oddziałów, które ewakuowali z odcinka herceńskiego na lewy brzeg Dniepru. Podsumowanie 13 listopada, dr Marek Kozubel, dziękuję jeszcze raz no i do usłyszenia. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Cię, Mateuszu oraz naszych słuchaczy.